Witam Was serdecznie po tej stronie Bullet. Jak widać, to ja ogólnie. I ogólnie po konferencji tej całej był na początku oczywiście pokazany pierwszy zwiastun Call of Duty World War 2, nie myląc z World at War, bo to nie jest tak. Dodać na przykład po środku at, to by było World at War 2. World at War 2, ale wyszło World War 2, bo to wiadomo, inna firma robiła. Stretch Hammer Games, a nie Trailer. Trailer się wymawia, czy Trailer? Dobra, nieważne. I właśnie, co to można było zobaczyć w tej ogólnie scenerii, w tym zwiastunie Call of Duty? Jak wiadomo, dużo akcji, dużo liniowości pewnie będzie i najważniejsze, co ogólnie dużo osób na pewno oczekuje, to będzie na pewno tryb zombie. Jeśli chodzi o multiplayer, o tryb multiplayer, pewnie zwiastun będzie dopiero za jakieś 2 miesiące, żeby was nie skłamać. No więc sobie jeszcze trochę poczekamy, lecz mogę się też mylić. Patrzyłem, czytałem niektóre tam wypowiedzi na pewnych tam forach i różnie ludzie odbierają ogólnie, tak. Jest też wiele osób narzekających, w sensie, że znowu w tym miejscu i tak dalej, nic nowego. Właśnie w zwiastunie pokazali parę urywków, gdzie może się ogólnie dziać akcja. Ale akcja ma się dziać na nie jednym państwie, tak powiem. Nie jednym kraju. To więc podejrzewam, że będą też takie miejsca, jeśli chodzi o bitwy, których jeszcze ogólnie nie było, a tego może być naprawdę wiele. Zastanawiam się, na ile nam starczy ogólnie kampania, czy też na jakieś około 13 godzin, 12, czy trochę więcej, czy mam nadzieję, że nie zrobią takiego błędu jak Battlefield, gdzie kampania była podobno dość krótka. Battlefield 1 mówię, ale powiem wam, że jeszcze Battlefield 1 nie przeszedłem całego, no bo wiecie, ja to nagrywam, ale ostatnio z tymi gameplayami u mnie jest coś na razie kiepsko. Śmieszą mnie ogólnie komentarze w sensie, że Call of Duty ściągnął z Battlefield 1. Dobrze. Albo że jest podobny, ale no jak podobny? Przecież zobaczcie, Call of Duty był robiony przez 3 lata. Przez 3 okrągłe lata był robiony, bo tyle czasu miał właśnie na dopracowanie produkcji. Tak samo jak inne firmy, jak Infinity Ward i Treyarch. No właśnie. I dużo ludzi moim zdaniem na to nie zwraca uwagi, albo po prostu nie czytało, olewało tematy, jak to jest teraz z tą serią. Więc Call of Duty robią 3 oddzielne firmy. Jeśli chodzi o to, co dana firma robi, Activision nie ma z tym nic wspólnego, oni ich tam pewnie nie szpiegują, nie pilnują, po prostu każda firma ma jakiś tam swój pomysł na dany temat i oni to robią, i każda firma, jak Stretch Hammer Girls, czy tam Infinity Ward, czy Treyarch, mają swoją grupkę ludzi, w której właśnie omawiają czy tam fabułę, lokacje, muzykę, postacie, tak, jakieś bronie, efekty wizualne, efekty muzyczne, ogólnie efekty specjalne, wybuchy, dopracowanie grafiki i tak dalej, i tam tryby, jak mają ogólnie wyglądać tryby
wieloosobowe, czyli multiplayer albo zombie lub inne tam rzeczy tam przetrwania, jak było na przykład Call of Duty Ghost kiedyś, był ten, no nie pamiętam, ale tam się z alienami walczyło, nie z obcymi, nie tam zombie, tylko byli z obcymi, bo już nie pamiętam jak ten tryb tam się nazywał, ale miesza z tym. Jak dziwię się ogólnie Polakom, bo ja ogólnie tych zagranicznych tam nie czytałem, bo no nie chciało mi się tłumaczyć, ale były różne komentarze, naprawdę, że słabo, że średniak i tak dalej, co można ogólnie ocenić z samego zwiastunu. Na pewno niewiele, bo zwiastun wiele nam nie pokazuje ogólnie. Wiadomo, że będzie na tym froncie, tym całym, na tej plaży, która była też chyba w Call of Duty pierwszym, żeby wam nie skłamać. I był Medal of Honor. I to była naprawdę, ja pamiętam, dla mnie to była, jak pierwszy raz grałem w tą misję, to była tak ciężka dla mnie, że da ci spokój. A po prostu tam trzeba było luknąć, kto jak strzelałam, gdzieś są snajperzy, albo jak był ten poligon tam, gdzieście się chowali z takimi powiedzmy krzyżakami, tak powiem, nie wiem jak to się nazywać, tymi barierami, to trzeba było ogólnie poczekać, aż przestanie strzelać, albo zaczną strzelać się trochę w innym kierunku, nie pamiętam dokładnie jak to było, nie chcę was kłamać, bo dawno nie grałem, chyba miałem taki patent, żeby sobie taką ochotę, że chyba w tamtym roku, żeby was nie skłamać, czyli w 2016 roku mówię, a sobie przejdę wszystkie części Call of Duty, no i sobie poprzechodziłem, no. I to było zanim chyba Infinity Warfare chyba wyszedł, żeby was nie skłamać, no. Ja najdziwniejsze jest to, że jak na przykład dodaję komentarze, w sensie na przykład na gryonline.pl, tłumacząc ludziom, że Battlefield nie ma nic wspólnego z Call of Duty i tak dalej, było coś takiego, że ludzie jak czekają na coś i mają to w rękach już, po prostu wiedzą, że to dostaną, że chcieli bardzo drugą wojnę światową, czy tam Wietnam, to i tak będą narzekać, i tak będą narzekać. Ja mówiłem to przed tym, długo, długo przed tym, nie że mówiłem, tylko raczej mówiłem i ogólnie pisałem tam na forum, że będą marudzić. No i marudzą, po prostu Polacy nie wiedzą czego chcą, naprawdę, to jest irytujące, naprawdę, no. Jak dostaną Wietnam, to zaczną marudzić, że nie ma tego klimatu, że nie czuje tego, że nie ma takiego powera i tak dalej, czy coś w tym rodzaju, nie wiem. Może źle się wyjaśniłem w tym momencie, ale trudno. I teraz jest właśnie doczepiali się też, coś tam marudzili właśnie o samą nazwę, WW2. Ja nie wiem, no, tak wymyślili, tak jest, WW2, czyli World War 2, czyli druga wojna, tak, światowa, żeby was nie skłamać. No, z angielskiego jestem słaby, no to ciężko ogólnie tam stwierdzić co jak, jeśli chodzi o moje te, no dobra, nieważne, już czasem, już powoli, nie wiem co ja mam powiedzieć. Ja czekam z niecierpliwością, jak na każdą część Call of Duty oczywiście będę miał, będę unboxing na 100%, to wam mogę obiecać. No i mam nadzieję, że będzie naprawdę mocny klimat i tam było coś tam, gdzieś wyczytałem, że ma być z całej Europy, czy ogólnie mają być sceny, to ja mówię, Boże, ten kraj jest od cholery, tak wam powiem, że
aby mieli zrobić ze wszystkich krajów ogólnie kampanię, to kampania by była, o Jezus, taka długa, że nie, haha, kurde, porównując do Wiedźmina, nie wiem, ze 100 godzin albo lepiej. Na pewno nie będzie nie taka długa, jak sobie myślimy, ale podejrzewam, że jakby była taka długa, to by było, no, chyba nie dosyć. No, ile można grać? No, by... No, ja bym jakimś tam chyba cudem bym to przeszedł, bo no wiecie, jak ja odbieram ogólnie Call of Duty, nie? Ale podejrzewam, że tak do 12 godzin, czy gdzieś około tylu, czy tam 15 może, kampania ta będzie ogólnie trwała. No i będziemy się ogólnie bawić dobrze. Ma być oczywiście też, jak wspominałem chyba wcześniej, już nie pamiętam, będzie tryb zombie. I to oczywiście będzie w takich, no, realiach drugiej, oczywiście wojny światowej, ten, sobie jakiś tam, nie wiem, podejść w stronie jakąś ramę taką zaszytą i, nie wiem, tą gębę miał taką brzydką i był w takim hełmie. Może być ciekawe. A, totalnie miał chyba tego, brody miał, takie zęby, kurde, mu tam było widać. Może będzie klimatyczno, na pewno nie będzie niedobre jumpu, no to przecież wiadomo. A, i co tam wy zrobili? Wrócili do, nie do samej regeneracji zdrowia, tylko będzie trzeba apteczki zbierać, albo wymyślili coś innego, nie wiem. Jeśli chodzi o Battlefield 1, a Call of Duty World War 2, to ja nie wiem, co jest z tym podobnego, raczej... No zobaczcie, no... Multiplayer będzie taki dość duży, rozpowszechniony, wiecie, o co chodzi. Będzie można o wiele więcej graczy mogło grać. Chyba do 64 graczy, może się mylę, ale będzie dość ich nawet sporo. Może o to chodzi, ja nie wiem. Jak patrząc na zresztą Call of Duty World War 2 ABF1, to nie ma tam nic podobnego, bo przecież w Battlefield 1 macie w pierwszej wojnie światowej, tak? A World War 2 wiadomo w drugiej wojnie światowej. To ja nie wiem, co tam jest podobnego, nie wiem, czy tam chodzi wam o jakąś, nie wiem, klimat czy coś, albo że zwiastun jest trochę podobny, no to właśnie nie jest podobny. Wszystkie szczegóły, wszystkie ogólnie nawiązania, jeśli chodzi o tych pewnych rzeczy, to scen, tak, jest wszystko inaczej. No to ja nie wiem. Co jeszcze na ten temat ogólnie powiedzieć, muszę się napić, przepraszam. Będzie oczywiście przepustka sezonowa i ogólnie zamówiony produkt Call of Duty na PC-ta przynajmniej kosztuje 199 zł, czyli za okrążeniu 200 zł. Dlaczego tak dużo? Bo ogólnie wyczytałem jakiś tam czas temu, że gry będą, na przykład ja powiedziałem na Steamie, że kosztuje 60 euro. Czyli powiedzmy 240 zł, to już normalnie tak na PC-cie będą premiery kosztować. Bo rynek na PC tak właśnie akurat, w sumie to jest tak w Polsce, to tak powiem, chodzi o to. Bo zazwyczaj gra premierowa na PC-ta była u nas naprawdę po bardzo po niskich cenach. Nie porównując ogólnie z innych krajów, naprawdę. I właśnie chcą to zmienić w jakiś sposób, bo to chyba chodzi o dystrybutorów, czy coś takiego, nie chcę was kłamać. Mają kosztować ogólnie w dniu premiery, mają być podobne, albo takie same ceny, jak i na konsolach, bo na konsolach macie naprawdę dość drogie ogólnie ceny. Ale no cóż, jakoś to się przeżyje. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że w przyszłości 300 zł za
wersję limitowaną, taką zwykłą, będzie trzeba, kurde, na wycie kupować. To moim zdaniem to było naprawdę bez sensu. A po prostu, no wiecie, jakie życie jest, no, dadzą wam trochę wyższą krajową, no ale wszystko pójdzie do góry, czyli to nic nie zmienia, no, jeśli chodzi o rachunki, jedzenie i tak dalej. Powinno być przynajmniej rachunki i tak dalej i te inne rzeczy powinny stać w miejscu, a podwyżka powinna się podwyżać, żeby nam łatwiej było żyć i tak dalej. Ale to jest w ogóle nie na ten temat, co teraz zacząłem mówić. No i ogólnie dalej nie wiem, co mam powiedzieć. No chyba nic nie powiem, bo chyba to, co miałem powiedzieć, to już powiedziałem. Dobra, mam nadzieję, że wam się spodobał ogólnie ta moja wypowiedź na temat tego mniej więcej zwiastunu. Taki krótki był ten zwiastun, około 2 minut, ale moim zdaniem efektowny. A jeszcze jedna sprawa. Wiele osób mówi, że jedzie na, że znów na tym samym silniku i tak dalej. Zobaczcie, mam wam to powiedzieć. Battlefield jedzie na tym samym silniku od ilu lat? I też go tam, jak wypuszczają produkt, to też muszą go tam poszlifować. To jest tak samo z Call of Duty, albo z inną tam ogólnie grą. I bo każda gra ma ogólnie swój silnik graficzny, którego nie zmieniają od wielu, wielu lat. Mówię, że jedzie cały czas, że Call of Duty jedzie cały czas na silniku Quake'a 3. No i co z tego? No i co z tego? Gra ma wyglądać ładnie, a nie przepięknie. Gdyby wyglądała przepięknie, zajebiście przepięknie. Normalnie, że jakby to wszystko by wyglądało tak realnie, że aż kurde go, aż po prostu nie możesz na to patrzeć i patrzeć, no, na przykład za okno i patrzysz, no ogólnie, gdzie jest tu ładniej. Czy tam w rzeczywistości, czy w tej ogólnie grze. No to powiem wam tak. Może kiedyś tak zrobią. Tylko będzie trzeba kupić, nie wiem, za 4 karty graficzne, GeForce'a, GTX, nie wiem, Titana, XP, albo żeby to ogólnie jakoś tam śmigało. Bo jakbyście chcieli, żeby no na przykład zrobili taką grafikę na maksa, no to większość Polaków to by sobie w ogóle nie pograło. Dlatego ogólnie producenci nie dawają takiego kopa ogólnie w grafice, bo mogą oczywiście, mogą to tak pieprznąć, kurde, tak na maksa, że po prostu byście byli zszokowani. Ale nie o to chodzi. Gra ma ładnie wyglądać i trzeba, jak wam nie trzeba, tylko i żeby można w nią jako taką ogólnie grać, tak? Żeby dało się w nią pograć. I żeby na przykład Polacy albo ogólnie ludzie wszyscy mogli się z tą grą rozkoszować. Gra ma być ładna, ale nie przepiękna i tak dalej. Bo na przykład grafika może być przepiękna, ale dzięki temu, jak macie przepiękną ogólnie grafikę, to optymalizacja może być do dupy. To wybieracie albo to, albo to. Ja nie wiem, jak to działa, ale tak mój mózg ogólnie tak podpowiada, że tak może być. No bo to ja ogólnie nie wiem, jak to ogólnie z tymi technologiami jest i na czym to ogólnie, wiecie, od czego to zależy. Ale to jest takie widzi mi się, tak mnie się wydaje, że tak może być. Więc nie marudźcie, że macie taką grafikę, a nie inną. A wy obraźcie sobie na przykład
Call of Duty 1, albo tam w silniku tam Half-Life'a 2 przynajmniej, albo Crysisa 1. Muszę sobie ciepnąć, bo trochę śpiący jestem i niedługo pewnie pójdę spać. Jak ja akurat w tym momencie to nagrywam. I by został. I grafika była taka jak w Crysisie 1. I by się do tej pory nic nie zmieniało w żadnej grze. To się zastanawiam, co byście wtedy mówili. Że nadal grafika słaba. Może źle się to gra, bo wam tekstury przeszkadzają. Że na przykład kółko jest kwadratowe, a nie okrągłe. Że nie widzicie się w lustrze, jak podchodzicie. Raczej, no wiecie, no w Crysisie 1 to akurat była taka rzecz, że po prostu tam mogłeś na swojej drodze praktycznie wszystko rozwalić. Powaga, no. Podejrzewam, że nie wiem, jak będzie z Call of Duty, jeśli chodzi o mapę multiplayera, czy będą też dość ciasne jak zwykle, czy po prostu też będą dość duże, jak w Battlefieldzie na przykład. Ale mam nadzieję, że będą takie tryby, że taki wątek, że by grać na więcej graczy oczywiście. I te mapy będą specjalne i właśnie będą niektóre mapy takie, że akurat pod ten tryb, gdzie gra wiele osób, będzie mogło jeździć sobie czołgami i tak dalej, i tak dalej. I będzie tryb taki, mam nadzieję, też klasyczny, że te pomieszczenia będą bardziej takie ciasne, żeby patrzeć, nie wiecie o co chodzi, o sam refleks, tak? O sam refleks, takie szybkie, dobre oko, czyli no, innym słowem, sokole oko. No i szybko ogólnie reakcję, bo w Battlefield jest to tak, że gra wiele osób na tych mapach, bo te mapy są dość naprawdę ogromne, moim zdaniem za duże. To jak grałem ogólnie w Battlefielda 1, ogólnie w wersji alfa chyba, to chyba, nie wiem, za 30 sekund albo i lepiej szedłem, kurde, z buta, żeby poszukać jakiegoś tam gościa, żeby go zabić, a ogólnie się trochę wnerwiałem, bo jeden był tam, drugi tam, trzeci tam, czwarty tam i wszyscy ze snajperki, nie mogłeś nic zrobić. O Jezu. Przepraszam, musiałem sobie kasznąć. Takie, no tak ostatnio ze mną jest. Podejrzewam, że jeśli chodzi o te pewne tam rzeczy, jeśli chodzi o pojazdy, podejrzewam, że w multiplayerze będzie można czołgami jeździć, jak nic. I pewnie będzie dość fajnych, klasycznych broni, z którymi się będzie można, no wiecie, mam nadzieję, że nie będzie żadnych kamuflaży do broni. A dlaczego nie chcę, żeby były kamuflaże? Bo po prostu bez kamuflaża te broni będą dawać ogólnie swój klimat, tak, wojny i tak dalej, bo tam bo to nie są te czasy, żeby tam jakieś wzorki dawać, nalepki, cokolwiek. Bronie mają ogólnie mają powinni właśnie mieć swój klimat i powinieneś czuć, że trzymasz to w łapach i ogólnie strzelasz. Mam nadzieję, że będą miały dość ładnego powera, że jak strzelisz, to poczujesz, że to jest ta broń. No i będzie fajnie. Dobra, rozgadałem się dość, jak zwykle się rozgadałem. Wybaczcie mnie, ale
jak coś powiem nieraz, to to po prostu woła pomstę o nie, do nieba. No nic, dobra, to z tej strony, chyba tak, z tej strony moim zdaniem to będzie wszystko. Dzięki za uwagę i trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, pa, hej, niech Call of Duty będzie z wami.